Cześć, nazywam się Karol Mozdeleski, to jest przegląd na pewno nie najważniejszych, ale takich informacji, które są zabawne, są ciekawe, są intrygujące. A łączy je wszystkie to, że niezmiennie nie zahaczają o te wątki, bo to są tematy, które omijamy. Zaczynamy. A zaczynamy od świetnej wiadomości. To jest, oh, to jest petarda. Dla każdego, kto słucha radio, ogląda telewizję albo ogląda YouTube i trafia na reklamy, istnieje szansa, cały czas rośnie, że reklamy shopi zaczną powoli znikać. Gigant z Singapuru ma spore problemy i zaczyna zamykać albo ograniczać działalność m.in. w Argentynie, Chile, Kolumbii, Meksyku, Indiach czy Francji. Co oznacza, że rośnie szansa, że oszczędności zmuszą ich do zaprzestania tworzenia takich kampanii jak ta. Shopee. 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 Wiem, że to się wwierca w głowę, ale musiałem to jakoś zilustrować, zobrazować. Na szczęście jest stara technika, która pozwala wypędzić z głowy jedną melodię drugą melodią, i ja wiem, że to jest trochę tak jak leczenie nowotworu sepsą, ale nie mamy wyjścia. Myszczow Zieleń, zagrożony wyginięciem, Zieleń. A na naszym podwórku problemy ma serwis chomiku.pl. Miejsce, gdzie teoretycznie można było składować i dzielić się plikami. W praktyce to Zagłębie Pirackie i właśnie z tym walczyło Stowarzyszenie Filmowców Polskich, które 10 lat temu chciało zmusić serwis do tego, aby usuwał pirackie filmy. Serwis mówił, że a to nie oni, a użytkownicy są winni, a oni tylko udostępniają miejsce. No i się skończyło rumakowanie, ponieważ sąd stwierdził, orzekł, że serwis Chomikuj.pl jest bezpośrednim naruszycielem praw autorskich filmowców. I że platformy, które udostępniają miejsce dla ludzi, którzy piracą będą traktowane jako współsprawcy. Co oznacza w praktyce, że jeżeli macie do obejrzenia coś na CDA, to chyba jest ten moment, że trzeba byłoby się pośpieszyć. Jeśli ostatnio przeszło wam przez myśl, hmm, nie wiecie co zrobić, zagrać w oldschoolową strategię, pouczyć się chińskiego, czy może przeczytać Krzyżaków Sienkiewicza, mam dobrą wiadomość. Niebawem nie będziecie musieli wybierać. Bo Chińczycy tworzą grę na podstawie Krzyżaków Sienkiewicza. To, jest, to nie jest fake. I zobaczcie jaką. To jest połączenie RPG, strategii i karcianki. Wszystko oczywiście oldschoolowe. Będziecie mogli wcielić się w postaci z książki, co dokładnie podkreślają twórcy w opisie gry. Możecie więc stworzyć drużynę, do siedmiu osób bodajże, w której będzie Mag Maćko z Bogdańca, Wojowniczka Jagienka czy Jurand Palladen ze Spychowa. Słuchajcie, gdyby Jagienka tak wyglądała w oryginale, to by nam pod Grunwaldem krócej zeszło. Teraz uczciwie uprzedzam, bo ja zawsze jestem z wami uczciwy. Jeżeli oglądają to narodowcy, ktoś z Ordu Iuris albo jakiś członek Episkopatu, to możecie chcieć przewidzieć tego newsa, bo będzie ból dupy przez Świnkę Pepę. Jak się okazuje, Świnka Pepa to czynnik wywrotowy i sabotażystka grająca w gry o przetrwanie chrześcijańskiej cywilizacji po stronie zgniłego Zachodu. Już mówię o co chodzi. W jednym z ostatnich odcinków pojawiła się Penny, mała niedźwiedzica, która ma dwie mamy. Powiedziała, cytat z Penny... Mieszkam z moją mamusią i drugą mamusią. Jedna mama jest lekarzem, a druga gotuje spaghetti. Tym samym nie tylko przeprowadziła otwarty zamach na polskie rodziny, ale też obrzydziła im spaghetti. Ze źródeł, którym nie mogę ufać, wiem, że w samym tylko w województwie lubuskim rozpadło się tego dnia sześć rodzin. Boję się szacować liczbę w skali kraju. Nowa powstać została wprowadzona po petycji, którą wystosowali rodzice. I żeby konserwatyści nie poczuli tutaj urażeni i pominięcie, proponuje, żeby wprowadzić też postacie z ich strony. Można więc wprowadzić bursuka Stefana, który co jakiś czas wychodzi na miasto i wyrywa kostkę brukową, żeby pokazać, jak bardzo kocha swoje miasto. I Bobra Zdzisława, który chodzi po mieście z banerem, na którym ma napisane, że ich miasteczko będzie bobrze, albo go w ogóle nie będzie, bo jest to miejsce tylko dla bobrów. A to jeszcze nie wszystkie zmiany w bajkach, bo jest jeszcze. Tomek i przyjaciele, który doczekał się nowej postaci, i będzie to Bruno. Postać ze spektrum autyzmu, która pomoże dzieciom zrozumieć, na czym to polega. Przy powstaniu tej postaci uczestniczyli sami zainteresowani, więc wiedza będzie podana rzeczowo i praktycznie. A jak stoimy na froncie naszej przyszłej walki z robotami o władzę nad światem? No więc średnio. Dlatego, że bardzo, bardzo często w tym tygodniu dostawałem od Was ten film. At a top robotics company in Japan this week. W skrócie ta kobieta mówi, że w sierpniu tego roku roboty w japońskiej fabryce wymknęły się spod kontroli i zabiły 27 pracowników. To jest fake! To jest przekręt, na który niepokojąco wielu z was dało się nabrać. Ta kobieta nazywa się Linda Howe i zajmuje się głoszeniem teorii spiskowych. Obecnie głównie o tym, że Amerykanie razem z kosmitami przejmują władzę nad światem. Świat w tym momencie to nie jest atrakcyjny obiekt do przejęcia. Pierwotnie to nagranie, które teoretycznie mówi o zdarzeniu z tego roku, ukazało się w 2018 roku. I jak Angina wraca mniej więcej co dwa lata. Czyli już same fakty, podstawy tam się nie zgadzają. W dodatku, ten rzekomo japoński robot, który został przedstawiony na filmie, to jest robot produkcji rosyjskiej. I szczerze bardzo niepokoi mnie to, ile osób przysłało mi ten film, wierząc święcie, że to prawda. Prawda, którą szerzy kobieta, która już dawno puściła poręcz rzeczywistości i mknie w stronę horyzontu, który tak już tylko ona może sobie wyobrazić. Jeśli traficie na informację, która brzmi podejrzanie zbyt atrakcyjnie, brzmi tak, że chcecie się nią podzielić jako pierwsi ze swoimi znajomymi, sprawdźcie, czy nie nadzieliście się na fejka. Po pierwsze, sprawdźcie źródło, jeśli to Facebook Narodowców. TikTok, Najman, albo ktoś, kto twierdzi, że Bill Gates to Reptilianin, to już powinno zapalić czerwoną lampkę, bo to nie są źródła, które zaliczamy powszechnie do wiarygodnych. Po drugie, wygooglujcie i sprawdźcie, czy te informacje powielają sprawdzone portale, takie, które dysponują dziennikarzami. Wpiszcie też tytuł tego newsa, z dopiskiem na przykład Fakt check" albo po prostu z pytaniem, czy to prawda. Możliwe, że ktoś już wcześniej wyjaśnił tę sprawę. Jak ten, że kłoki rzucają swoimi młodymi w drapieżniki. To jest fake, który szerzą wąbaty. Nie szerujcie tego. Po trzecie, tajemnicza muzyka w tle albo zdania, które się pojawiają w stylu otwórzcie oczy albo oni nie chcą, żebyśmy o tym wiedzieli albo obejrzyj, zanim ten film zniknie, świadczą o tym, że ktoś próbuje zagrać na waszych emocjach i ominąć wasz rozsądek. I po czwarte, jeżeli czujecie, że coś może nie być prawdą, nie puszczajcie tego dalej bądźcie jak ninja na zlocie kominiarzy. Czujni i tak z ograniczonym zaufaniem. To ze sprawdzonych newsów. Ten robot nauczył się sam chodzić w godzinę. Ale tutaj uspokajam, nie jest tak, że toster połączył się z odkurzaczem za plecami ludzi, doszedł do wniosku, że dotychczasowe wyzwania nie spełniają jego ambicji i wyszedł wyzwalać zamrażarki w Tesco. Ten robot został zaprojektowany, tak, aby naśladować zachowanie neuronów u zwierząt i nauczyć się chodzenia od zera. Co jest, co jest niesamowite, ale też, dobra, przyznaję, że wygląda niepokojąco. Ale i tak nie tak bardzo jak to. Że pierwsze roboty stworzone z żywych tkanek zarodków żaby, zwane ksenobotami, to brzmi złowieszczo, musicie przyznać. To jest taki ksenobot, brzmi jak robot, który akurat cię goni, Które i tak potrafią się same odżywiać i leczyć, potrafią się też rozmnażać. Znaczy rozmnażać, replikować, ale w sposób inny niż zwierzęta i rośliny. Ta technika nazywa się samoreplikacją kinematyczną. To pojęcie będzie się przewijać w przyszłości, kiedy będziemy opracowywać strategię walki w centrum dowodzenia w gruzach porozumienia. No, i ta technika polega na tym, że zbierają samotnie latające komórki i zbijają je w takie skupiska. No i plus jest taki, że w ten sposób mogą połączyć tylko 3000 komórek. I uwaga, nie mogą powstać wnuki, ponieważ dzieci takich tworów są zbyt słabe, żeby się rozmnażać. Jeszcze. A teraz odrobina prywaty, jeżeli macie ochotę spotkać się na żywo, zbić piątkę, pogadaj sobie chwilkę, strzelić fotkę, to z programem Afryka w wersji rozszerzony. Musiałem dorzucić kilka historii, które są moim zdaniem bezbłędne. Będę w tych oto miastach i uwaga, to już jest ostatnia traska z tym programem. Czyli jeżeli jesteście z Zielonej Góry albo z innych miast, które się tu pojawiają, to będę u Was po raz ostatni z Afryką. Będą też kolejne miasta, po prostu informuję, że to już jest ostatnia trasa i będę się żegnał z tym programem. Bilety do wydarzeń znajdziecie w opisie do filmu. Przegląd ceramiki, czyli co ciekawego, ostatnio zrobiły dzbanę. I słuchajcie, dzisiaj jest wyjątkowe, bo dzisiaj jest... Starcie czempionów! Tych, którzy już wcześniej byli w przeglądzie ceramiki, wchodzili na podium przy akompaniumencie Bayerful, ale wrócili w glorii, no prawie i chwale. Też prawie. Pierwszy jest Przemysław, dajmy więcej papieża Czarnek i jego kolejny wizjonerski pomysł. To jest wizjoner. Otóż ten wielki miłośnik siebie, papieża i siebie, zrozumiał, dlaczego ma problem z dotarciem do młodzieży. Otóż problemem nie jest na przykład to, że do lekcji przedsiębiorczości włącza encykliki papieskie, ale to, że młodzi ludzie nie oglądają telewizji, tylko platformy streamingowe. Dlatego postanowił wyjść naprzeciw tej młodzieży, która tylko czeka, aż on zacznie do nich mówić i stworzyć coś na, na bazie Netflixa. Trochę bardziej narodowego, edukacyjnego. Jak powiedział, zleciłem Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju konkurs na 30 milionów złotych na produkcję kilkuset krótkich, czterominutowych filmów o tematyce historycznej, ekonomicznej i kulturowej, które będą zamieszczane i promowane na platformach streamingowych. Czyli taki czarnkowy, prawilny Netflix, który będzie się nazywał Medum. To jest skrót... po prostu Medum. Już nie wchodźmy w takie detale, bo tam jego umysł hasa po polu, nieważne. Będzie się nazywał Medum, tam przewija się też kwota 29 milionów 30. Jeden kij. I tutaj pierwsze skojarzenie, jakie przychodzi, no to szkoła od TVP, która przeszła do historii naginaniem praw fizyki, arytmetyki czy logiki. Mamy ołów. Ołów występuje na stacjach benzynowych, jest benzyna bezołowiowa. Co to znaczy, że liczba jest parzysta? To chyba znaczy, że ma parę. To zapisuję: 123 tysięcznych. A to się równa. Znowu pomijam zero. I nie muszę 123 całe i 35. Jest spora szansa, że Medum powtórzy memiarski sukces szkoły TVP. Pogrzebałem trochę, chwilę to zajęło, ale trafiłem na informację, kto będzie stał za tym wizjonerskim projektem Czarnka. I tu się robi ciekawie. Samą platformę ma stworzyć Fundacja Wspierania Historii Kinematografii Polskiej, która nie posiada strony internetowej. A ostatnie dostępne sprawozdanie finansowe za rok 2019 pokazuje, że fundacja, która ma obracać milionami złotych, w 2019 roku obracała środkami w wysokości 3434 złotych. A jednym z podmiotów, które mają tworzyć te treści na tę platformę, którą stworzą ludzie, którzy mają doświadczenie w obracaniu milionami, jest Stowarzyszenie Aktywne Beskidy w ramach Fundacji K2. Na stronie Fundacji K2 możemy znaleźć wpis, w którym zapewniają, że ciągle istnieją i żeby już nie pytać, czy jeszcze żyją, bo nic się nie dzieje. A że się coś dzieje, odsyłają na fanpage e swoich aktywności. Ten wpis wrzucili rok temu, a po nim zamieścili jeden wpis na stronie. Tyle się dzieje. Są trzatany pracy. No ale skoro odsyłali, to sprawdziłem. Fanpage, aktywne bezkidy, na którym posty nie mają w większości żadnych reakcji, żadnego zainteresowania. Nawet samym redaktorom nie chce się udawać, że oni coś tam robią. No i to między innymi oni mają przekonać młodych ludzi do tego, że przestali oglądać Marvela i Stranger Things i skupili się na tym, co chce im przekazać Czarnek i jego podręczniki. A i tak musiał się przesunąć na podium i zrobić miejsce odpowiedzialnym za tak zwane rządowe ławki, które promują polskę w Polsce. Już też o nich mówiłem, a które zostały zniszczone przez pierwszy deszcz. Jak się okazuje, są bardziej polskie niż myśleliśmy. Powstałe z kompleksów, zafakturowane na 100 tysięcy za sztukę, a zrobione z szywaczem z dykty w barwach rosyjsko-czesko-holendersko-po prostu no nie polskich. I to jeszcze i tak nie jest koniec, bo na podium jeszcze przypychając się Weszli ponownie ludzie odpowiedzialni za przekop niżej wiślanej. Jak mówiłem dwa odcinki temu, jest problem ze znalezieniem kapitana, który podczas otwarcia przepłynie barką, na której będzie tysiąc ton węgla, bo przekop jest niedokończony i miejscami zbyt płytki. Szukano kapitana, który nie ma nic do stracenia, ale nie znaleziono, więc przepłynie ta oto mniejsza jednostka. Ale ludzie, którzy są blisko organizacji tej ceremonii mówią, że przepłynie kilkadziesiąt metrów i się zatrzyma. Bo tam jest po prostu zbyt ryzykowne płynąć dalej. Uwaga, do Elbląga i tak nie może dopłynąć. Pierwotnie miał, ale nie może. Otóż przekop Mierzej miał umożliwić cumowanie w porcie w Elblągu większym jednostkom, ale rząd skończył kopać 900 metrów przed Elblągiem i powiedział, że resztę przekopu niech sobie Elbląg sfinansuje sam. Chyba, że zaoferuje większościowy pakiet portu w Elblągu rządowi. Czyli po prostu rząd przejmie ten port. Ławki z dykty, które promują Polskę w Polsce, które nie przetrwały pierwszego deszczu. Inwestycja łącząca Elbląg z morzem, która nie łączy Elbląga z morzem. Miliony dla fundacji, które muszą zapewniać o tym, że rzeczywiście istnieją, na to, aby nakłonić młodych ludzi do tego, żeby nie oglądali Netflixa. Czego nie rozumiecie? To się wszystko zgadza. To brzmi jak scenariusz do kreskówki. Minuta ze zwierzakami i chłoką, która nie rzuca dziećmi na obniżenie ciśnienia. Dla równowagi do to Toasty. I uwaga, w tym tygodniu Toasty łączymy ze sportowcami, bo to co się działo ostatnio, w ostatnim tygodniu i trochę wcześniej, to jest dla fanów sportu, to była prawdziwa uczta. Iga Świątek wygrała turniej US Open i zgarnęła za to ponad 2,5 miliona dolarów, po czym odbierając czek, zażartowała, że cieszy się, że nie dostała wygranej w gotówce. Polscy siatkarze zostali wicemistrzami świata. Polscy koszykarze w momencie, kiedy to nagrywam, awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Koszykarki zdobyły brąz na Mistrzostwach Europy 3x3. I coś co wydarzyło się co prawda w sierpniu, ale jakoś tak przeszło bez echa. To to, że Polacy zdobyli 5 medali na mistrzostwach świata w akrobacji szybowcowej. Co ciekawe, reprezentanci wszystkich krajów latali na polskich szybowcach. A w czasie, kiedy nie było odcinka, Polacy zdobyli 25 medali na mistrzostwach Europy w sumo. 25, czujecie to? Jak się okazuje, jesteśmy potęgą w sumo. Dlaczego żadna telewizja tego nie transmituje? Przecież na chomiku i nawet tego nie ma. Jeżeli chcecie powiedzieć, a jak będę chciał oglądać spoconych grubasów, to pojadę do mielna gdzieś tam znajdę smażalnię w sierpniu. No to mam dla was niespodziankę. Wyobraźcie sobie, że umówiliście się z dziewczyną z internetu, nie wiecie jak wygląda, ale umówicie się na wszelki wypadek w zo. Po pierwsze pokażecie, że macie jakąś tam wrażliwość, lubicie zwierzęta, po drugie nauczyliście się jakiegoś tam faktu o surykatkach, góźniecie wiedzą, no nie? I nagle dostajecie sms z informacją, że ona się troszeczkę spóźni, bo wraca z treningu sumo. Przerażenie, konsternacja, nie wiecie co zrobić. Przecież zbankrutujecie przy z goframi. Dlaczego? To inaczej to miało wyglądać. I wtedy. Wchodzi ona Aleksandra Rozum, świeżo upieczona mistrzyni Europy. Ja przepraszam, być może pani Aleksandra ma chłopaka i teraz ją władowałem jakiś hipotetyczny związek, ale to chodzi o to, żeby walczyć ze stereotypami. Pani Aleksandra jest świeżo upieczoną mistrzynią Europy w sumo, tyle że w kategorii do 65 kg. A w Niemczech kibice pewnej drużyny stracili cierpliwość. A dokładnie kibice FC Brandenburg. Po pięciu meczach bez zdobytego gola postanowili aktywnie pomóc piłkarzom w złapaniu orientacji i podpowiadali czynnie, nie, gdzie ci mają strzelać. A w Czarnogórze zakończył się dwunasty turniej w odpoczywaniu. Zawodnicy mogli korzystać z laptopa, jeść, pić, rozmawiać z ludźmi. Jedna zasada, mieli leżeć i odpoczywać. I tutaj powiem wam, no lekkie rozczarowanie. Zwycięzca odpoczywał 60 godzin. To jest dwa i pół dnia, to jest dosłownie weekend. Ja się nie mogę utożsamiać z takim wynikiem. No co on leżał na szyszkach? No, przepraszam, ale to jest, powiem to wprost, no, to jest amatorszczyzna. Rekordzistka z poprzednich edycji przeleżała, odpoczywała 117 godzin i to już jest jakieś tam muśnięcie obszar, gdzie można się jakoś z tym utożsamiać. Na koniec zwycięzca powiedział dziennikarzom, że zwycięstwo było łatwe, bo nawet się nie rozgrzewał przed startem. A sport kończymy aferą i to taką nielichą. Od dwóch lat niepokonany mistrz świata w szachach Magnus Carlsen przegrał niespodziewanie na turnieju z dużo niżej rozstawionym 19-letnim Hansem Niemanem, po czym stwierdził, że wycofuje się z turnieju i zasugerował, że Hans oszukiwał. Tak zresztą uważa większość komentatorów. Podejrzane oszustwo twierdził, że wzorował się na partii, którą Carlsen rozegrał w Londynie w 2018 roku. Tyle, że takiej partii nigdy nie było. Dodatkowo 19-latek był już wcześniej karany za oszukiwanie w szachach. A jak miałby oszukiwać? Jeżeli teraz coś jecie, to przestańcie. Otóż hipoteza mówi o tym, że miałby wykorzystywać programy komputerowe, które już udowadniały, że mogą wygrywać z arcymistrzami. Ale przecież nie może mieć takiego komputera przy sobie, a więc musiałby się komunikować z kimś z zewnątrz i. Teoria, którą zresztą też zaproponował Elon Musk, mówi o tym, że młody 19-latek użył wibrującego małego gadżetu erotycznego, który włożył w miejsce, który no, musiałby się pochylić i kaszlnąć, żeby można było go zobaczyć. I w ten sposób odbierał wibrujące sygnały od kogoś, kto siedział przy komputerze i analizował partię. I to jest klucz, który otwiera drzwi do tylu żartów, tylu płynów. Słuchajcie, ale nie ma co się pochylać leżące tak nisko pułęty, A należy sięgać głębiej. Ale też ostrożnie, żeby nie trafić na dwójkę. Ludzi, którzy powiedzą, dobra, bierz, żartuj, to jest łatwe. A tacy ludzie są. Odbyt omia porówninę mazowiecką. Musiałem, kurde. Są, moi drodzy, takie dni w roku, na szczęście są, kiedy wznosimy się ponad niesnaski, kiedy zwykłe codzienne konflikty odkładamy na bok i mówimy nie dzisiaj, kiedy hydrolog będzie życzył geologowi płynności finansowej, a geolog hydrologowi, żeby był twardy jak skała. Tak będzie w tę niedzielę, którą to jakiś dowcipniś uczynił Dniem Geologa i Gospodarki Wodnej. Więc w niedzielę wieczorem możemy wszyscy, jak jeden mąż, wznieść kufel lub kieliszek i patrząc w niebo powiedzieć: to za Was urwisy, to Wasze zdrowie, wariaty, za Waszą niezłomną walkę ze sobą, która inspiruje kolejne pokolenia. Co zbiega się z wiadomością, jaką ostatnio dostałem od widza, który napisał. Poznałem w zeszłym tygodniu człowieka, który sam siebie nazywał Meliorantem. To człowiek, który czyni zabiegi mające na celu polepszenie żyzności gleby, polegające głównie na osuszaniu i nawadnianiu gruntów. Leszek, bo tak mu na imię, powiedział, że jego zawód jest na wymarciu, ale on sam nie daje za wygraną i uczy dzieci poszanowania dla dwóch żywiołów: ziemi i wody. I od teraz, moi drodzy, Meliorant Leszek będzie symbolem zgody i pokoju. Meliorant Leszek, to, jest tak, to tak pięknie brzmi. To będzie od teraz moja ulubiona postać, po tym jak zmarł Peter Marshall, a James Sakara ciągle nie żyje. Tylko jeszcze co prawda nie wiem, jak wpleść go do odcinka. Rozważam taką opcję wprowadzenia odznaki Melioranta Leszka. I mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie taki dzień, że będę mógł wypowiedzieć te słowa Oto ktoś, kto zasługuje na odznakę Melioranta Leszka. Oto ktoś, kto zasługuje na odznakę Melioranta Leszka, moi drodzy. Są to naukowcy z Uniwersytetu na Tenerysie, którzy pogodzili ziemię i wodę i doją mgłę w górach. Może nie jest to najlepsze określenie z tym dojeniem. Stworzyli oni taki łapacz mgły, który rozstawiony na zboczach gór skrapla mgłę, która osiada na tej cienkiej siatce, skrapla się dalej, łącząc w większe krople, które spadają jak łzy czarnka, kiedy zobaczy wyświetlenia swojego Netflixa. W ciągu doby jeden taki zbieracz mgły może zebrać ponad 500 litrów wody. Jedna doba 500 litrów wody. Obecnie wprowadzany jest m.in. w Maroko, Tanzanii, Boliwii, Kenii czy Kalifornii. Czy te technologie można zastosować u nas? Teoretycznie tak, ale przy tym, jak ostry cień ma u nas mgła, no to te druty musiałyby być z adamantium albo vibranium. Po prostu muszą być mocne, skoro jesteśmy już w górach. To rysy nie mają już 2499 metrów wysokości, tylko równo 2500. Za zmierzenie rysów zabrali się tym razem naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Okazuje się, że ten szczyt był wcześniej źle zmierzony, bo był mierzony laserowo z samolotu, a teraz użyto systemów satelitarnych. I to też może zakończyć bif, który jest między tymi dwoma performerami. Jeden z nich, nazywany polskim syzyfem, wnosił po kamieniu na szczyt rysów, uważając, że są za niskie. Inny natomiast wchodził na ten szczyt z banerem o treści, rysy są w sam raz. I te kamienie znosił. Meliorant Leszek tego nie pochwala. A teraz pora na psyndera, czyli segment, gdzie przedstawiam Wam różne zwierzaki z różnych schronisk, które tylko czekają na to, żeby ber ber zaatakować Was swoją miłością. A w tym tygodniu, patrzcie jaki piękny. Pucek. Gdyby Sean Connery był psem, to zazdrościłby Puckowi stylu. Bo podobnie jak on, Pucek się nie starzeje. Siwizna sprawia tylko, że kiedy szczeka, to brzmi poważniej. Jego wygląd wzbudza jednocześnie zaufanie i radość, więc mógłby prowadzić debaty przedwyborcze. Wszyscy by rozmawiali rzeczowo, a na końcu podali sobie łapy. To jest, słuchajcie, gwiazda schroniska. Jest prawdopodobne, że po adopcji wolontariusze będą przyjeżdżali do was, niby, że tam jakiś papier jeszcze trzeba podpisać, a tak naprawdę tylko, żeby go jeszcze raz zobaczyć. Cieszy się na widok ludzi, lubi czochranie, przytulanie i jest gotów poszerzyć ten pakiet za przysmaki. Sean Connery też miał słabości. Przybywa w schronisku od 11 lat i jest gotów zostawić swoich fanów i zbombardować jakiś dom bezwarunkową miłością i radością. Więc jeśli czujecie, że wasz dom akurat tego potrzebuje albo idealnie będziecie do siebie pasować, no to swipe w prawo i dzwoncie pod ten numer. Tam dowiecie się więcej o Pucku. Przypominam też, że każda osoba, która adoptuje zwierzaka przez psindera otrzyma wyprawkę za dwie stówki ze sklepu Tip Top na akcesoria marki True Love i 10% zniżki na przyszłość oraz wyprawkę za 3,5 stówki w sklepach TropiDoc i TropiCat i zniżkę 20% na przyszłość. Ode mnie dorzucam wstęp na wszystkie imprezy z moim udziałem, do śmierci mojej albo waszej i możliwość pozdrowienia kogoś w odcinku. Kronika kryminalna, muszę przyznać, że zło i występek nie próżnowały. W legnicy lekkomyślność złoczyńców doprowadziła do kryzysu w branży gastronomicznej. Policja zatrzymała dostawcę pizzy, który, jak się okazało, po badaniu narkotestem był pod wpływem amfetaminy. Młody mężczyzna zadzwonił więc po kolegę, innego dostawcę, żeby ten odebrał skuter i dostarczył pizzę. Jeżeli myślicie, będzie dobre zakończenie, przecież ten, który przyjechał, odwiezie pizzę, zimna bo zimna, ale dojedzie do biednego, głodnego człowieka. No to nie, bo ten, który przyjechał, też był na fura na amfetaminu. No i policjanci byli w sytuacji, gdzie mają dwóch nadszpanych dostawców, dwa skutery i jedną pizzę, więc zadzwonili po trzeciego. No i ten trzeci okazało się, że był jedynym inteligentnym z tej grupy i przyjechał trzeźbę. Nie wiadomo tylko co z pizzą. Na warszawskiej woli też skwierczało w powietrzu od nieprzeciętnej inteligencji. 45-letni mężczyzna zadzwonił po policję, bo pokłócił się ze swoim 29-letnim współlokatorem. Policjanci przyjechali. Okazało się, że po pierwsze współlokator już sobie poszedł, a po drugie, 45-latek ten starszy powiedział: Jest OK, pogodziliśmy się. Ale policjanci zerknęli i zauważyli, że w pokoju obok stoi rower miejski. I kiedy mężczyzna tłumaczył się, że znalazł go na ulicy i chciał sobie pojeździć do mieszkania, wszedł jego współlokator z drugim skradzionym rowerem miejskim. Możecie się przejechać widocznie, żeby, wiecie, emocje ostudzić. W Legnicy przynajmniej mogliby powiedzieć, że rozwożył nimi pizzę, bo są braki kadrowe. Ostatnio wiele osób żyło też historią mężczyzny, który ukradł fotopułapkę, ale jej nie wyłączył, a więc ta robiła zdjęcia, kiedy trzyma ją w domu i wysyłała do urzędu gminy. No i złodziej został namierzony, bo, jak się okazało, policjanci rozpoznali bałagan w jego mieszkaniu, gdyż był to recydywista i bywali u niego wcześniej, w tym bałaganie. Jego celem będzie najczystsza w całym zakładzie karnym, a być może nawet nie boję się tego powiedzieć w całym okręgu. A zwiedzanie świata złoczyńców kończymy w Indiach, gdyż indyjskie niebo również przesłoniły chmury występku. Tam na lotnisku skierowano na kontrolę osobistą mężczyznę, który szedł dziwnie. Podczas kontroli okazało się, że przemycał pół kilograma złota. No i teraz kwestia tego, w jaki sposób przemycał. Pamiętacie tego, szachistę? Absolutnie niesamowitej rzeczy dokonał brazylijski rybak Romualdo Rodriguez. Kiedy jego kuter zatonął, ten zauważył, że zamrażarka, którą miał na pokładzie, unosi się na wodzie, więc wszedł do środka i tak dryfował w tej zamrażarce bez wody pitnej i jedzenia przez 11 dni. Na pytanie jak mu się to udało, odpowiedział, że przy życiu trzymała go myśl o jego rodzinie, do której chce wrócić. Po 11 dniach wyłowili go ludzie z przepływającej nieopodal łodzi. 11 dni bez wody. To jest rekord, a nie 60 godzin odpoczywania. W komentarzach pod filmem ktoś napisał, że Bóg zesłał mu tę zamrażarkę. Ktoś inny napisał, że może zamiast syłać zamrażarkę, Bóg mógłby nie zatapiać mu tego kutra. Więc wydaje mi się, że wszyscy możemy się zgodzić co do tego, że fajnie, że Romualdo wrócił po prostu do domu. I to wszystko w tym odcinku. Wielkie dzięki, że zostaliście do końca. Ogromne podziękowania dla tych, którzy wspierają mnie na Patronajcie, dla korespondentów, którzy na stałe ze mną współpracują. Dla Was którzy przysyłacie masę fajnych rzeczy, jeżeli macie coś takiego, czym chcecie się podzielić, piszcie do mnie na Karol Mozolski, albo na Facebooku, na fanpage, nie na prywatne, albo na Instagramie, albo po prostu mailem. Niosobezwirusa um, Widzimy się w piątek o 19, wirtualnie. A na żywo mam nadzieję, że widzimy się w Zielonej Górze i w innych miastach. Pamiętajcie, że to już jest ostatnia okazja, żeby zobaczyć Afrykę. Udanego weekendu, tudzież tygodnia. Do zobaczenia, cześć! A jak stoimy na froncie przyszłej walki o walkę? Jak będziemy walczyć o walkę, to już jesteśmy w dupie. A jak stoimy na froncie i stworzyć taką odpowiedź na tych z, z adamantium albo z wybraniu? po prostu mocne musiały być. Po to ptaszki,